Cześć, z tej strony Rita. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić ciasto kokosek. Serdecznie zapraszam do oglądania. Składniki. Składniki i przepis znajdziecie też na moim blogu. Link na dole w opisie filmiku i u góry po prawej stronie ekranu. Krok pierwszy. Biszkopt. 4 białka zaczynamy ubijać ze szczyptą soli. Dodajemy pół szklanki cukru. I gdy masa stanie się błyszcząca, a cukier się rozpuści, stopniowo dodajemy 4 żółtka. Wyłączamy mikser i teraz będziemy mieszać ręcznie szpatułką. Dodajemy łyżeczkę proszku do pieczenia, pół szklanki mąki i delikatnie mieszamy. Masę przekładamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównujemy i wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół w 170 stopniach Celsjusza 25 minut. Po upieczeniu zostawiamy biszkopt na 5 minut do lekkiego ostygnięcia. Po tym czasie odwracamy go do góry dnem, delikatnie ściągamy papier i całkowicie już ostudzony przekrawamy na 2 blaty. Jeden blat biszkoptu przekładamy do wyłożonej papierem do pieczenia blaszki. Krok drugi. Krem. Na rondelek z wolno gotującą się wodą nakładamy miseczkę. Wrzucamy do niej 200 g białej czekolady, 50 ml mleka kokosowego. Mieszamy, aż czekolada się stopi, a składniki się połączą. Odstawiamy czekoladę do wystudzenia. Do misy przekładamy 250 g serka mascarpone o temperaturze pokojowej. Miksujemy na puszysto. Dodajemy stopniowo ostudzoną czekoladę. Mieszamy do połączenia się składników i odstawiamy na chwilę. W drugiej misie ubijamy 500 ml śmietanki kremówki 30% dobrze schłodzonej. Dodajemy 30 g cukru pudru, 40 g wiórków kokosowych i krótko miksujemy do połączenia się składników. Obie masy łączymy ze sobą, delikatnie mieszając szpatułką. Krok trzeci. Składanie i wykończenie. 1/3 kremu kokosowego przekładamy na blat biszkoptu znajdującego się w foremce wyłożonej papierem do pieczenia. Równomiernie wygładzamy. Do miski wlewamy 750 ml wrzącej wody i rozpuszczamy w niej 2 galaretki białe. Dobrze mieszamy i zostawiamy do wystudzenia. Ostudzoną galaretkę ostrożnie przelewamy na krem kokosowy i wstawiamy do zamrażarnika na 10 minut, żeby stężała. Na stężałą galaretkę wykładamy 3 łyżki kremu kokosowego i równomiernie wygładzamy. Na krem kładziemy drugi blat biszkoptu. Nasączamy go mlekiem kokosowym. Wykładamy resztę kremu. Posypujemy wiórkami kokosowymi
i wstawiamy do lodówki na minimum 4 godziny, a najlepiej zostawić na noc. Na drugi dzień ostrożnie wyjmujemy ciasto z blaszki, bo jest mocno wilgotne i ciężkie. I tak prezentuje się ciasto kokosek. Ciasto jest obłędnie pyszne, jest delikatne i po prostu rozpływa się w ustach. Gorąco polecam. Dziękuję kochani za uwagę i przypominam o subskrypcji kanału. Możecie zostawić też lajka, komentarz, wiecie o co chodzi. A ja się już z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!